Widziałeś pod nogą do szkoły? Do szkoły, tak. Módlmy się za zmarłych, których ciała spoczywają w tej zbiorowej mogile. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Szanowni Państwo, a teraz dla uczczenia, dla oddania pamięci tym osobom, które spoczywają w tej mogile, złóżmy kwiaty i zapalmy znicze. Jako pierwszą delegację proszę delegację służb mundurowych i kombatanckich. Są z nami, jest z nami wojsko, są służby mundurowe i bardzo proszę o złożenie kwiatów i zapalmy znicze. Zapraszam przedstawicielki pani poseł Teresy Pamuła. Zapraszam przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Przyjdźmy, proszę.
raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tej podniosłej uroczystości. To nasz obowiązek pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Ojczyzny, ci, którzy zginęli za to, że byli Polakami. Drodzy Państwo, już 15 sierpnia zapraszam także Państwa do Dąbrowy, tak zwanego przysiłka Kornagi, bo tam także uczcimy pamięć osób, które poniosły bezpieczną śmierć. A dzisiaj, w dniu dzisiejszym, wszystkich Państwa zapraszamy także na poczęstunek tutaj do Świetlicy Wiejskiej w Baszni Górnej. Dziękuję jeszcze raz za obecność, za to, że jesteście Państwo z nami, zawsze odpowiadacie na nasze zaproszenie. Dziękuję Wojsku Polskiemu, 14 Dywizjonowi, dziękuję Orkiestrze Dętej i wszystkim Państwu za to, wszystkim organizacjom kombatanckim, za to, że jesteście z nami, że pamiętacie, bo to nasz obowiązek. Dziękuję i miłego dnia, miłego popołudnia. Dziękuję.